Piotr Pająk z nami, witam serdecznie. Siemanko, witam. Na początku spytam Cię o świeże sprawy. Był u Was Ambro w Tigerze. Powiedz tam, w jakiej jest formie. No, on chyba po raz drugi już tu w Tajlandii był, tak? W Tajlandii drugi raz, ale na Phuket w Tigerze pierwszy. Poznałem go tutaj, bardzo fajny chłopak. To, co się dzieje w Polsce, w ogóle mnie nie interesuje. Trenował tutaj naprawdę sumiennie. Przygotowywał się do tej walki. Teraz zostało mu jeszcze praktycznie miesiąc czasu. Powiedział, że resztę będzie tam szlifował u siebie, tam nie wiem, w WCA i w Uniku chyba, jakoś tak się nazywają te kluby. Ale tutaj naprawdę dawał dużo z siebie. Jadł też dobrze, trenował dobrze. Moim zdaniem bardzo dobrze mu szło. Patrząc tak na jego zestawienie, to jedno z lepszych sportowych, jeśli patrzysz na federację Fame MMA. No, szczerze nie znam jego przeciwnika. Wiem, że miał jakieś walki, bo Ambro mi o tym powiedział, że miał tam walki jakieś. Chyba to były amatorskie walki. No, ale myślę, że walka będzie na pewno dobra. Ambro prezentuje się i na górze, i na dole całkiem dobrze. Znaczy, barter i stójka. Ten jego przeciwnik, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie oglądałem tej jego walki, która jest na internecie. Ale myślę, że to będzie na pewno dobra walka. Już przed nagrywkami nie obawiałeś się, że spadnie na ciebie duży hejt? Nie, bo ja nie wiedziałem w ogóle, czemu ten hejt jest. Ja dopiero później zobaczyłem. Mnie naprawdę sprawy z Polski nie interesują ani trochę. Ja go poznałem tutaj, naprawdę fajny gościu. A to, co ma w Polsce, to każdy wie, z czego to było wywołane, z hejtu tego jego przeciwnika ostatniego. Ale skąd to wszystko, ta fala cała i tak dalej, no. Na początku czytałem parę tych komentarzy, które tam były i tak dalej, ale później po prostu ta fala hejtu już tak się przelewała na mnie coraz bardziej, że naprawdę nie wiedziałem, o co chodzi. Stwierdziłem, wyłączam to, bo ja nie będę tego czytał. No. Dużo osób później pod innymi filmikami coś bardzo narzekało, dlaczego tak zrobiłem, dlaczego komentarze wyłączyłem, że tak się nie robi i tak dalej. No ale co to jest mój kanał, ja decyduję, co tam będzie tak naprawdę. I powtarzałem tym wszystkim osobom, że to, co on ma w Polsce, to mnie nie interesuje. I nie wiem, dlaczego fala hejtu przelewała się na moim kanale o jego osobę. I dziwne to było, ale trudno, no nie moja sprawa. No, ja go poznałem tutaj i całkiem dla mnie to jest fajny chłopak. Co ma w Polsce, jego sprawa. Jakbyś miał drugi raz nagrywać, to byś się nad tym zastanowił, czy bez w ogóle przemyślenia wziął, po prostu nagrał i tyle? Nagrałbym. Czemu nie? Ja go tutaj naprawdę polubiłem. Serio. I naprawdę muszę przyznać, mimo tego jest zawodnikiem Fame MMA, ale naprawdę dużo, dużo z siebie dawał. Trenował ciężko. Samo to, że przyjechał tutaj się przygotowywać do tej gali, to i tak już dużo dało na pewno. Czemu miałbym nie nagrać? Tak, no, po prostu tak, nagrałbym. Nagrałbym i tyle. Okej. Okay. Sam zresztą wyjawiłeś pod koniec swojego filmika, że chciałbyś zawalczyć w Fame MMA. Tak, jakby była okazja, to czemu nie? No. Jestem już popularnym youtuberem, tak mi się wydaje. Szczególnie po mojej podróży skoczyła bardzo ta popularność. Każdy wie, że w Fame MMA są pieniądze dobre. Nigdzie takich pieniędzy nie zarobię jak tam. Bardzo by mi się to przydało na moją kolejną podróż, którą planuję za parę miesięcy. Gwarantuję, że będzie o niej głośno. No i to była po prostu taka pomoc dla mnie. No. A czemu bym tam nie miał zawalczyć? No. Jeśli by mieli kogoś dla mnie, bardzo chętnie podejmę rękawicę i bardzo chętnie bym tam zawalczył. Mimo wszystko, patrząc pod tym względem sportowym, to mamy tam parę nazwisk, nie wiem, ten Alan Kwieciński czy Don Casio, którzy prezentują jakikolwiek poziom sportowy, więc taki pojedynek choćby z Alanem Kwiecińskim w kickboxingu to dla ciebie byłby, myślę, że sportowo okej pojedynek, tak? Bardzo, bardzo. Też tak myślę. Już parę osób kiedyś na czacie, jak robiłem czat na żywo, pytało się mnie właśnie, kogo bym tam widział najbardziej do pojedynku ze mną i tak dalej. No szczerze, nie znam tam dużo zawodników, ale teraz widziałem właśnie, że Alan ma swoją pierwszą walkę, no i z Alanem obojętnie, albo w stójce, albo w parter, albo w MMA, mógłbym spokojnie walczyć. No. Myślę, że to by była naprawdę dobra walka i by była sportową walką już. Nie byłaby typowym freakiem, tylko to by była już sportowa walka dwóch zawodników po prostu. Też dużo osób stricte powiązanych z tym środowiskiem MMA od lat patrzy na Fame MMA w negatywny sposób.
ale dosyć mocno zaskoczyli tym, że sponsorują wyjazd na Mistrzostwo Świata w Turcji, w tym jest bilet dla całego składu trenerskiego i wyżywienie i fizjoterapeuci. Byłeś zaskoczony też taką informacją? No ja o tym widziałem, ogólnie o tym, że oni sponsorują to wszystko, to nie widziałem. Widziałem po prostu, że oni nawiązali współpracę z Almon, to jest tak? Z Almon? Tak, z Almon, tak. Tak? O, widziałem to właśnie, że oni nawiązali współpracę i moim zdaniem to był bardzo dobry krok. Ponieważ oni wiedzą, że jakoś musieli jednak w to środowisko sportowe wejść i to, że pomagają akurat amatorom, to dla mnie wielki plus. Bo taka jest prawda, że w Polsce amatorzy mają bardzo ciężko. Nawet te chłopaki, którzy walczą dopiero pierwsze walki zawodowe, dalej mają ciężko, ponieważ za te walki nic się nie zarabia tak naprawdę. Dostaje się naprawdę parę groszy. I przez to, że na przykład chłopak, który naprawdę dużo się wydaje, jest amatorem, może wyjechać na Mistrzostwa Świata, na które by go normalnie nie było stać. Dla mnie to jest świetna sprawa, naprawdę. Sam byłem na Mistrzostwach Świata, musiałem sam sobie wszystko opłacić i to nie jest fajne. Naprawdę nie jest fajne. Bo jeżeli się reprezentuje jakiś kraj, walczy się dla danego kraju, no to już fajnie jednak, jeżeli ktoś po prostu pomaga w tym, zasponsoruje ten wyjazd. No a nie jeżeli trzeba za wszystko sobie płacić samemu. No. Dobra, wracamy teraz do Ciebie. Wróciłeś z długiej podróży. Pierwszy tydzień treningowy ciężki? Tak. 4 miesiące w sumie byłem w podróży. 4 miesiące i tydzień dokładnie. Niesamowita przygoda. 15 krajów Azji zwiedziłem. Dużo się działo. Poznałem wiele nowych sztuk walki. Oczywiście nie było możliwości, żebym trenował cały czas. Jeśli ktoś podróżuje, to dobrze wie, że cały czas się jest zmęczonym. Cały czas zmieniałem miejsca, nowe miasta, nowe kraje. No i naprawdę to wykańcza. Niesamowicie wykańcza. Wróciłem tutaj. Pierwszy tydzień zacząłem sobie spokojnie. Jeden trening dziennie. No ale już praktycznie mogę powiedzieć, że już się czuję na takim podobnym poziomie jak przed wyjazdem. Może jeszcze taki jeden tydzień więcej i już będzie dobra forma, naprawdę. Jest zarys i wiadomo, kiedy będzie następna Twoja walka? Kiedy chciałbyś wrócić? Chciałem walczyć na początku marca, ale jeszcze nic na ten temat nie wiem. Po prostu nie wiem, czy to nie będzie w połowie marca. Ponieważ no, początek marca to już praktycznie jest w przyszłym tygodniu, jakby nie patrzeć. Na pewno w ciągu najbliższych 2 tygodni nie będzie tej walki, bo jeszcze nie wiem. Tu po prostu się zgłasza gotowość do walki 2 tygodnie wcześniej. Ja im powiedziałem, że jeszcze potrzebuję parę dni, bo mam po prostu mały problem zdrowotny. Trenuję cały czas, czuję się już naprawdę dobrze, ale jednak jeżeli się chce walczyć, to muszę mieć głowę nakierowaną tylko w jednym kierunku, tylko trening, walka. Niestety na razie tak nie jest. No, ale myślę, że chwila, moment, połowa marca, w marcu walka jest na 100%. Na 100% będzie. Myślę, że to będzie połowa marca, jeśli nie, to będzie trzeci tydzień. Wtedy już mój brat też tutaj przyjeżdża do Tajlandii, zawalczymy na jednej gali. No i prawdopodobnie tak to będzie wyglądać, znaczy prawdopodobnie, nie? Jeżeli będę miał walkę w połowie marca, to następna będzie na początku kwietnia. Jeżeli nie będę miał, to wtedy pod koniec marca walczę z moim bratem na jednej gali tutaj w Tajlandii. Jeżeli zdrowie pozwoli, to jedna walka w miesiącu? Tak, przez okres teraz jestem tutaj 5 miesięcy, znaczy planuję 5 miesięcy. Nie wiem, czy nie ruszę w podróż wcześniej, bo planowałem lipiec spędzić w Europie i później lecieć w podróż do Ameryki Południowej, zwiedzić całą Amerykę Południową, zrobić nowy cykl podróży wojownika. Nie wiem, czy to nie będzie wcześniej, bo naprawdę powiem Ci szczerze, że po takiej podróży naprawdę mnie codziennie ciągnie, żeby gdzieś jechać. Nie potrafię tutaj usiedzieć. Na razie właśnie to jest jeden problem, przez który nie chcę na razie wziąć walki teraz od razu, ponieważ moja głowa jest gdzieś w innym kraju, bo mógłbym być po prostu gdzie indziej teraz. Muszę się przyzwyczaić z powrotem do tej monotonii tutaj, do tych treningów. Znaczy trenować trenuję codziennie. Ale muszę głowę nastawić to, że po prostu jestem tutaj i muszę być tutaj, muszę walczyć, niż że po prostu myślę codziennie o tym, że fajnie by było w sumie gdzieś lecieć, gdzieś coś zwiedzać. No i to jest taka jedyna przeszkoda moja. Ale wracając do tematu, jeżeli będę tu to 5 miesięcy, na pewno chcę zrobić 5 walk. Jeżeli nie będzie kontuzji, bo to wiadomo, na kontuzję nie ma rady. Cel na 2020, walka w boksie birmańskim? Planowałem to zrobić w czerwcu w tym roku.
W maju miałem tam polecieć, bo Dave Ledruk, czyli król Ledwright, miał mieć walkę wtedy. Przełożyli mu tą walkę na czerwiec i wszystko mi się tam w sumie pomieszało trochę. Bo ja chciałem przyjechać po prostu miesiąc wcześniej tam, chciałem trenować, z nim w sumie chciałem też dużo trenować, bo on tam wcześniej miał przyjechać, przygotowywać się do walki. No i powiedział mi, że bez problemu mi załatwi walkę, jak będę chciał, na jakiejś gali, bo ma tam naprawdę bardzo, bardzo dojścia do wszystkich gal po prostu. No, każdy wie, kim on tam jest, on tam jest królem. Nieprawdziwym, ale oni go mają za naprawdę mega człowieka, bo on taki jest po prostu. No i chciałem stoczyć tam tą walkę. No, teraz troszkę się to pomieszało, nie wiem jak to będzie, ale zobaczymy. Nie mogę teraz mówić, bo to do tego czasu jest jeszcze bardzo długo. Najpierw tutaj toczymy walki, później jeżeli tam się pokaże tylko okazja, lecę tam. W maju druga edycja w Otore. Miałeś propozycję? Tak, miałem propozycję walki tam. Miał być to super fight, nie turniej, bo powiedziałem, że na turniej się nie zgodzę ze względu dlatego, że wiadomo, no wielkie chłopy. Zresztą było, znaczy teraz by było pewnie teraz trochę inaczej, bo nie ma wypychania. Zmienili tą zasadę. No ale i tak sam fakt walczyć z chłopem 120-kilowym, który coś potrafi, nawet jeżeli by się na mnie przewrócił, to już bardzo ciężko spod takiego chłopa wyjść. Taka jest prawda. No i tam każdy cios naprawdę by dużo, dużo ważył. Ja jestem już zawodowcem, także ja muszę też troszkę inaczej patrzeć na swoje zdrowie. No bo wiadomo, po takim czymś mógłbym bardzo długo do siebie dochodzić. Była propozycja Superfighta, powiedziałem im, że na razie nie mogę się określić, czy zawalczę, bo przyleciałem tutaj, podpisałem nowy kontrakt z Tiger Muay Thai, jestem zobowiązany tutaj dla nich walczyć. No i powiedziałem, że nie mogę się określić, że mogę dać odpowiedź jakoś w kwietniu dopiero i no i po prostu to wszystko wisi na razie w powietrzu. No właśnie, miałeś okazję zobaczyć tą pierwszą edycję? Tak, oglądałem, to oglądałem. Okej, okay. No i przejdę do tego, bo Mirosław Okniński nawet wypowiedział się, mówił, że dobry spychacz wygrywa wszystko. No można powiedzieć, że no naprawdę te pierwsza edycja, no to jeżeli chodzi o to spychanie, to był problem. Moje zadanie to była porażka. Nie powinno takiego czegoś być. Choćby było to widać w pierwszej walce, jak walczył chłopak, który ważył 110 kg z chłopakiem, który ważył 77 kg. Dwa wypchnięcia i nawet praktycznie żadne ciosy nie padły. I to było moim zdaniem bardzo słabe. W innych walkach też szybko były wypychane osoby. Dopiero tak naprawdę podobały mi się tam dwie walki, na których się dużo działo, na których była taka walka, jaka powinna być w każdej walce. No, ale to jest dobre to, że po prostu chłopaki wyciągają wnioski, widzieli co nie wyszło, co trzeba poprawić i lecą dalej. I to naprawdę się szanuje, bo cała oprawa tego, cała otoczka, wszystko dla mnie Mistrzostwo Świata. Było to naprawdę wszystko fajnie przygotowane, fajnie się to oglądało, ale było parę błędów. No właśnie, może nie przesyt, ale druga organizacja w krótkim czasie w Polsce będzie na gołe pięści. Tym razem ring i taka walka bardziej bokserska, jak to ma za granicą. Myślisz, że to jeszcze też fajny pomysł? Ja. To będzie takie, jak za granicą się nazywa Bar Knuckle, jakoś tak, tak to się nazywa, tak, co tak, nie? Tak, tak. No. No ciekawe jak to będzie. Ja mam akurat, mój kolega jest mistrzem w tym, jest Anglikiem, ma mistrzowski pas. No ciekawe jak to będzie. No. O, zresztą tam, to jest dość znane na świecie już, bo choćby ostatnio jak się bił ten chłopak z UFC, co walczył wcześniej w UFC, Arle Labov, jak on się nazywał? Artem Lebov. Artem Lebov, właśnie, dokładnie. No to po tej walce to chyba wszędzie było, jak obydwoje wyglądali po tej walce. Sknajpy. No ale tam to już jest naprawdę inaczej, bo tam idą same piąchy i nie ma parteru, nie ma niczego. Także tam każdy cios pada na twarz, taka jest prawda. No i ciekawe, no jestem ciekawy jak to wyjdzie. Widziałem, że właśnie tam główna nagroda to jest już 100 tysięcy, że też to będzie turniej. Ciekawe jak to wyjdzie. A kiedy jest w ogóle pierwsza edycja? Bo ja nawet nie wiem. Ogłosili, że będzie organizacja i chyba w pierwszej połowie roku jakoś. Widziałem tylko plakat, ale nic więcej nie widziałem. Widziałem to tak. Myślisz też, że to jakoś będzie, jakoś nie wiem, niebezpieczeństwo jest większe w jakiej organizacji? No bo w Otore mamy też uderzenia głową, w tamtej mamy te pięści, więc ciężko tak naprawdę określić.
Szczerze, to no, ciężko określić. Teraz, jeżeli nie będzie tego wypychania Wotora, jeżeli to nie będzie miało znaczenia, na pewno walki będą zupełnie inaczej wyglądały, na pewno będzie tam więcej krwi, będzie więcej obrażeń ciała. Ciężko to określić, no. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Bo w Wotorze niby było to używanie głowy teraz, a tak naprawdę chyba ani raz nikt w stójce nie zadał uderzenia głową. Tam dwa razy w parterze przez przypadek, znaczy to tam może nie był przypadek, ale chłopaki chyba nie wiedzieli, że nie mogą. Dwa razy padły ciosy głową w parterze. Ale nie wiem, ciężko powiedzieć. Bo każda walka może być, każda walka się może źle skończyć. Mogą być różne obrażenia. Ciężko stwierdzić, naprawdę. A teraz może się to skończyć jednym ciosem, który po prostu odetnie. A po walce nie będzie żadnych obrażeń. Chciałbym wrócić do twojej podróży. Przełom kanału nastąpił po filmikach w Indii? Tak. No, Indie, same Indie miały, jak sprawdzałem, dwa tygodnie, nie, po powrocie sprawdzałem, to miały już 1,5 miliona wyświetleń, same Indie. Tam bardzo dobrze ruszył kanał. Ja w ogóle do Indii nie planowałem jechać. Ja planowałem swoją podróż skończyć w Birmie. Po prostu coś tam się stało. I mogłem jeszcze sobie miesiąc pozwolić, żeby podróżować. Ja przed podróżą zapowiadałem, że ja nigdy nie pojadę do Indii. Wiadomo dlaczego. No i w tych Indiach wylądowałem. Także już teraz się nauczyłem, że nigdy nie mów nigdy. Jak ktoś się mnie pyta, czy pojadę jeszcze raz do Indii, to mówię, nie wiem, zobaczymy. Wolę nie mówić, że nie. No i to, co tam zobaczyłem, to, no, to było naprawdę dużo. Trzeba przyznać. No temat rzeka, ale myślę, że taki wyjazd do Afganistanu czy Pakistanu, to też myślę, że to by było coś wielkiego dla kanału. Miałem w planach Pakistan, załatwiałem sobie tam wizę już i wszystko, bo poznałem fajną dziewczynę w hostelu w Birmie. Ona mi mówi, że ona była dwa razy już w Pakistanie, ona też podróżowała z plecakiem. No i ona mi powiedziała, że do Pakistanu bardzo fajnie jechać. Powiedziała mi, gdzie nie jechać, gdzie jechać. No i ja powiedziałem, dobra, lecę po Indiach, lecę do Pakistanu. Wnioskowałem o wizę i niestety mi odmówili, ponieważ chcieli ode mnie bilety lotnicze, rezerwację hotelu, jakieś tam potwierdzenia różne z Anglii, ponieważ tam coś sobie prowadzę. Ja powiedziałem, że nie jestem w stanie im dosłać ani biletów, ani rezerwacji hotelu, ponieważ ja chcę przekroczyć granicę drogą lądową, bo tam między Indiami a Pakistanem jest taka specjalna granica lądowa, gdzie codziennie są uroczystości na otwarcie tej granicy i na zamknięcie. Dlatego ja powiedziałem, że chcę tamtędy przejść tą granicę, no i oni powiedzieli mi, że nie ma szans. I tak samo powiedzieli, że chcą hotele. Ja powiedziałem, że też nie wyślę im hoteli, bo ja co drugi dzień będę w innym miejscu. Po prostu nie wiem, gdzie będę. No i mi odmówili, że nie przyznadzą mi wizy po prostu i tyle. Tylko wtedy jeszcze był taki czas, że trochę tam w Iranie chyba, wtedy się zaostrzył ten konflikt i nie wiem, czy to też nie miało trochę wpływu na to, ale ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. No i wtedy zdecydowałem, że polecę do Bangladeszu i nie polecam nikomu. Szczerze mówiąc. Jeśli ktoś z was się będzie zastanawiał, żeby lecieć do Pakistanu, do Bangladeszu, nie lećcie. Naprawdę Bangladesz mnie przerósł. Tam się czułem już naprawdę mega niebezpiecznie. Przez 3 dni nie widziałem żadnego turysty, żadnego białego człowieka. Wszyscy się na mnie patrzyli. Co tam więcej, no to zaglądnijcie do mnie na kanał, bo dużo by było opowiadać, ale moim zdaniem Bangladesz nie był bezpiecznym miejscem. Nie oglądałem, sam przyznam. Ciężko się to oglądało nawet. Naprawdę w pierwszy dzień już poczułem, że jest niebezpiecznie i że trzeba się szybko stamtąd zwijać. No. Chciałem zapytać, bo założeniem wstępnym było tak, żebyś jeździł po krajach i pokazywał daną sztukę walki. Było ciężko na przykład w niektórych krajach to zdobyć wcześniej na miejscu, czy po prostu to jest tak, że no, musiałbyś to planować przed podróżą? Wiesz co, w niektórych krajach było naprawdę ciężko o takie coś. Na przykład jak byłem w Japonii, chciałem iść na trening sumo. Wiadomo, Japonia słynie z sumo. To jak zacząłem tam załatwiać to na miejscu, okazało się, że najbliższy termin na taki trening, gdzie mógłbym iść i nagrać odcinek, jest na przykład na za 2 miesiące dopiero. A ja byłem tam 5 dni byłem w Tokio. Czyli sumo mi odpadło. Na karate miałem się bardzo ciężko gdziekolwiek dostać. Nikt po prostu mnie nie chciał tam wziąć. Jedno ze względów, bo po prostu nie byłem z Japonii,
a drugie, bo chciałem kręcić. I też ludziom to nie pasowało, żeby kręcić takie odcinki. Znaczy taki trening. Następne, co jeszcze miałem ciężko. W Wietnamie było Viet Van Duo, jakoś tak to się nazywało, to wietnamska sztuka walki. No właśnie. I naprawdę przyjechałem cały Wietnam. Ciężko było gdziekolwiek to znaleźć. Były jakieś szkółki, które to by miały, ale to były treningi dla dzieci głównie. Jeśli była jakaś, gdzie trenowali dorośli, nie dałem rad, nie dało się, żebym przyjechał tam na trening. W Birmie trenowałem, w Indiach. Ludzie się pytali, dlaczego w Indiach nie spróbowałem. Oni tam mają jakąś tam swoją sztukę walki, nawet teraz nie pamiętam, jak się nazywa. Ale Indie to było dla mnie też coś takiego, że tam nawet nie chciałem iść na trening, szczerze mówiąc. W Bangladeszu nie mieli żadnej sztuki walki, z tego co wiem, i drugie też bym tam nie poszedł po prostu na trening. Sri Lanka, nie, w ogóle tam żadnych sztuk walki nie było kompletnie. Malediwy, no to też wiadomo. Gdzie jeszcze nigdzie nie byłem? Kurczę, nie pamiętam teraz jeszcze dokładnie, bo jakby nie patrzeć, to były 4 miesiące, dużo się działo. No i wiadomo, nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać, co i jak. Ale tam, gdzie miałem okazję, trenowałem, ale nie było to takie łatwe, jak mi się to wydawało przed wyjazdem po prostu. Chyba szkoda najbardziej, że tego sumo nie udało się zobaczyć, bo to by mogło zrobić wrażenie. Dokładnie, tego bardzo żałuję. Bardzo, bardzo. Bo jak wiecie, daliby mi tam te gadki takie, bo naprawdę z takimi grubasami się trochę mógł poprzepychać, odcinek by był naprawdę na wysokim poziomie. No, no ale niestety tam sumo jest teraz przemienione w atrakcję turystyczną. Na pewno są normalne treningi, ale po prostu nie można na nie wejść. A to, gdzie ja chciałem iść, to jest po prostu atrakcja dla turystów i nie było terminów na najbliższe 2 miesiące. Jeszcze chciałbym na koniec zapytać o twoją wyprawę. Planujesz na innym kontynencie tym razem? Kiedy chcesz ją zacząć i jak to będzie wyglądało? Plan jest taki, że ruszę w sierpniu, do Argentyny polecę i od dołu po prostu będę leciał do góry całą Amerykę. Znaczy może nie całą, ale większość krajów na pewno Ameryki Południowej chcę zobaczyć. Kupuję tam bilet po prostu, kupuję po prostu do Argentyny, nie wiem kiedy wrócę, nie wiem ile spędzę w danym kraju. Planuję tak po miesiąc czasu spędzać w danym kraju, którym odwiedzę. Jak będzie, zobaczę na miejscu. Nie mam jeszcze dokładnego planu. Jeżeli wszystko wyjdzie dobrze, mój kanał się będzie rozwijał, planuję polecieć jeszcze gdzieś, ale o tym nie będę mówił. Zobaczymy po prostu, jak będzie. Myślę, że będzie to mega przygoda. Jeszcze mam w planach po prostu przylecieć już wcześniej do Europy i trochę w Europie zwiedzić. Zacznie się już pod koniec maja, planuję być. Wtedy zacznie się już pogoda w większości krajów. Planuję trochę pozwiedzać i po prostu w sierpniu polecieć na Ameryki Południowej. Ale jeszcze jedna sprawa jest taka, że muszę sprawdzić, w jakim kraju jest jaka pogoda wtedy. Bo nie chcę polecieć do takiego, w którym będzie padało i że będę się codziennie męczył z brzydką pogodą i z deszczem. Bo wiem, że tam też panują pory deszczowe. Także jeszcze mam trochę na to czasu. Nie wiem, jak to dokładnie będzie, ale Ameryka Południowa to jest mój następny cel. Są fawele, więc tam jest niebezpiecznie. Co do faweli w Rio, już mam załatwionych chłopaków, którzy mnie tam oprowadzą, bo tutaj trenuję z Brazylijczykami, którzy są z Rio właśnie. Powiedzieli mi, że jak tylko będę w Rio, mam załatwioną ochronę, mam załatwione wyjście na fawelę, będę mógł zrobić fajny odcinek. Stamtąd będzie na pewno fajny. No. Myślę, że w Ameryce Południowej na pewno będzie dużo takich odcinków, które zszokują ludzi, tak jak te na przykład z Indii. W odcinkach z Indii dwóch mam już po 300 tysięcy wyświetleń. Teraz jeszcze zrobiłem tam angielskie napisy, tylko trochę za późno prawdopodobnie, ale i tak fajnie, że to będzie, bo ktoś z zagranicy będzie mógł też pooglądać, jeśli będzie chciał. Co do Ameryki Południowej, planuję każdy odcinek tłumaczyć też na angielski, żeby po prostu rozwijać coraz bardziej swój kanał. No i zobaczymy, jak się to ułoży. Plany mam, teraz tylko trzeba działać. Zostaję tutaj, zrobić parę walk i lecę dalej. Kolejne podróże wojownika. No właśnie, wspomniałem o tych fawelach, bo tam było jakieś gala, blisko było UFC. Z tego co pamiętam, Colby Covington tam walczył, pewnie widziałeś, co tam się działo w klatce, albo choćby jak Matt Brown wychodził, jak tam się kibice na niego rzucili. No, nie no, Brazylia to jest specyficzny kraj, tam na pewno będzie jeden z bardziej niebezpiecznych na mojej drodze. No ale zobaczymy, no Meksyk tak samo jest niebezpieczny, myślę, że Wenezuela tak samo będzie niebezpieczna. Na pewno bardziej będę musiał tam z głową działać niż teraz w Azji.
Azji wiedziałem, że mogę sobie na więcej pozwolić, ponieważ Azja stosunkowo nie jest niebezpieczna. No wiadomo, były sytuacje, że już było niebezpiecznie, trzeba było się zwijać, ale myślę, że w Ameryce Południowej nie mogę sobie na takie coś pozwolić, bo tam by się to mogło bardzo źle skończyć dla mnie. Ale rozumiem, że jak Dawid Fazowski nie będziesz chodził po dżunglach. Nie, tam to planuję właśnie, szczerze mówiąc to nie wiem jeszcze co będzie, nie chcę mówić, zobaczycie jak będzie leciało, cała seria. Myślę, że tam też będę kręcił daily vlogi, ponieważ te daily vlogi najbardziej się ludziom spodobały. Mówili, że wciągnąłem ich jak w dobry serial, codziennie tylko rano wstawali i czekali na daily vloga, żeby sobie oglądać. Myślę, że tam zrobię to samo. No i nic, zapraszam na kanał i zobaczycie co będzie. Dobra, dzięki ci, dziękuję bardzo, że poświęciłeś nam czas. Jeżeli chcesz coś na koniec dodać, to proszę bardzo. No co, zapraszam wszystkich na kanał Podróże Wojownika. Możecie zobaczyć moją całą serię z Azji. Jest tam dokładnie 129 odcinków. Wróciłem z tej podróży 3 tygodnie temu. No i tyle. Zostawcie coś po sobie. Dziękuję bardzo za ten wywiad.